Siema, siema, Tajtori, widzowie, zanim zacznę ten odcinek, przypominam, że już jutro najprawdopodobniej będziemy mieli nowy karnet, nowy sezon w Stumble Guysie. No i wy ten karnet możecie wygrać u mnie totalnie za darmo. Jeśli chcecie go zwyciężyć, wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę tutaj pod odcinkiem, szybciutko zostawiajcie, długo wam to nie zajmie. Oprócz tego trzeba też zostawić subika z dzwoneczkiem na moim kanale, więc myślę, że chyba nic trudnego, tylko łapka w górę i subik. Więc generalnie polecam brać udział. A w dzisiejszym odcinku będzie naprawdę grubo. Tak jak wcześniej wspominałem, najprawdopodobniej jutro wychodzi nowy karnet, będą też nowe skiny i wiele innych ciekawych rzeczy. Ale twórcy zdradzili nam też, jaki będziemy mieli już na dniach nowy specjalny event w Stumble Guysie. I będzie to event takich rugbystów, czy nawet bardziej futbolu amerykańskiego. Czyli specjalnego sportu, który może wam się kojarzyć no, z taką piłką, na pewno go znacie. I wtedy wyjdą nam specjalne nowe skiny właśnie takich rugbystów i powiem wam, że będzie najprawdopodobniej się dało je zdobyć za darmo niektóre. Zaraz wam wytłumaczę, jakie będzie można zdobyć. Oprócz tego mówi się też sporo o nowej specjalnej emotce, która może być naprawdę mega mocna. I też kilka innych specjalnych rzeczy, jakieś tam specjalne koła i tak dalej. Do tego wszystkiego zaraz przejdę, więc oglądajcie ten film od początku do końca, żeby nic nie przegapić. No i mordeczki, jak chcecie, żebym przybił wam serduszko w komentarzu, no to wystarczy, że napiszecie mi, który z tych nowych skinów, co zaraz wam pokażę, które wejdą tych właśnie między innymi rugbystów, będzie według was najlepszy, najbardziej wam się spodoba. Więc oglądajcie ten film od początku do końca. No więc dobra, lecimy. Te skinki będą generalnie do siebie dosyć podobne. No bo to są właśnie tacy rugbyści i oni są z najlepszej ligi na świecie, NFL. Tak jak na przykład wielu sądzi, że w piłce nożnej najlepsza jest Premier League, czyli liga angielska, no to tutaj NFL, właśnie jeśli chodzi o futbol amerykański. No i generalnie pierwszy z tych skinków to San Francisco 49R. Z taką się prezentuje, wszystkie te skinki raczej będą legendarne i jeden najprawdopodobniej będzie specjalny, który jest przekozacki, jego wam też dzisiaj pokażę. Ale no to jest ten pierwszy skinek, taki czerwony, taką się prezentuje. Mają właśnie po prostu takie specjalne loga tych drużyn, które występują w tej lidze, jeśli chodzi o futbol amerykański. Ja się na tym futbolu jakoś zbytnio bardzo nie znam, aczkolwiek no po prostu wiem, jak te skinki będą wyglądały. Mam kilka informacji na temat Stumble Guysa odnośnie tej aktualizacji, więc wszystko wam powiem. Pierwszy skinek był taki, lecimy sobie do drugiego. I on prezentuje się wam tutaj. Jest on z Miami, ze specjalnej drużynki z Miami. Dosyć fajny skinek, taki biały, ma tam ładne logo. Aczkolwiek tamten wcześniejszy chyba był lepszy, ale spokojnie oglądajcie do końca, bo zaraz pokażę wam o wiele fajniejsze jeszcze skinki, które wejdą. No i pomówimy sobie właśnie trochę więcej o tych darmowych rzeczach. Dobra, ja zaraz będę w finale, więc fajnie, bez problemu. A my możemy lecieć do trzeciego skinka. On też jest taki trochę czerwony, ale mi jego logo trochę przypomina KFC. Wiem, że wygląda inaczej, ale jest ono na czerwonym tle. Jest napis KC, brakuje tylko F. I już dokładnie by było KFC. No taki po prostu czerwono-biały skinek rugbysty. Następnie przechodzimy sobie do czwartego i on jest już w takich bardziej granatowych kolorkach i ma fajną gwiazdę. Podoba mi się też jego kask, bo jest taki biały cały, z fajnymi niebieskimi czy tam bardziej nawet granatowymi paskami. Jest to Dallas Cowboy, taka drużynka. Jak ktoś jest ich fanem, to po prostu pewnie nie kupi sobie poprzez wygląd, tylko poprzez to, jakiej drużynie kibicuje. Ale ja na tym się nie znam, więc no będę kupował bardziej poprzez wygląd. Jeśli chodzi o wygląd, to na razie z tych, co wam pokazywałem, najlepiej prezentuje się ten. Zobaczcie na niego. Minnesota Vikings. On jest na fioletowym tle. Giga ładnie wygląda, serio. Strasznie mi się on podoba. No i myślę, że będę chciał go zdobyć. Na pewno chciałbym go mieć. Ja w ogóle lubię fioletowy kolorek, a ten skinek po prostu jest no przegiga fajny. Dobra, ja się teraz skupię, bo gramy finałową gierkę. Mam szansę zdobyć koronkę. Jest to moja ulubiona mapka, więc muszę się skupić, bo już trochę spadłem na dół. Dlatego zaraz wam pokażę kolejne skinki. Tylko właśnie pozwólcie, że dokończę sobie tą gierkę. Mam nadzieję, że uda mi się ją zwyciężyć. Jak coś, to w dzisiejszym odcinku postaram się jeszcze zdobyć takiego jednego z moich wymarzonych skinków, którego jeszcze nie mam. Pootwieramy sobie troszkę kół. Myślę, że będzie ciekawie, naprawdę. Oglądajcie do końca, bo jeszcze mam dla was grube informacje, które musicie wiedzieć. No i w ogóle polecam śledzić mój kanał. Jak wyjdzie nowy karnet, to myślę, że odpalę wam live'ika tutaj ze Stumble Guysa, gdzie będziemy sobie wbijać ten nowy karnet, wykonywać misje i tak dalej. Nie, nie, nie. Byłem blisko zwycięstwa, ale niestety się nie udało. Szkoda. No dobra, więc ja sobie zaraz zacznę może jakąś kolejną giereczkę, a wam będę w międzyczasie pokazywał kolejne skiny. I mamy tutaj Tampa Baya Buccaneersa. Jest to taki trochę pirat, jak widzicie. Ta drużynka ma takie logo piratów, taka flaga na białej koszulce, oprócz tego czarne spodnie. I też mi się on podoba. Mimo, że ma takie dosyć zwykłe kolorki, to mi się on szczerze podoba. Jest dosyć fajny i też na pewno z chęcią bym go przygarnął do mojej kolekcji skinów. Następny skinek to Buffalo Bills. On też ma taką niebieską koszuleczkę i tam jest jakby logo jakiegoś byka, coś w tym stylu, z takim czerwonym paskiem. Kask jest biały, też właśnie taki ma pasek zrobiony.
No skinek w miarę spoko, ale były lepsze według mnie. Zostały nam jeszcze takie trzy zwykłe skiny, które wam zaraz pokażę, w sensie te legendarne takich rugbystów. I później pokażę wam specjalnego skina, to będzie naprawdę mocne. Jeszcze wiem, że o dwóch skinach zapomniałem, które wam miałem pokazać. W sensie nie mam ich zdjęć, ale one po prostu też są takimi zwykłymi rugbystami w koszulkach jakichś drużyn, więc mam nadzieję, że się nie obrazicie, że one mi się tam gdzieś wymkły i wam ich nie pokażę. Ale ten skin, którego teraz wam pokazuję, jest chyba też jednym z lepszych. Ten fioletowy i on podobają mi się najbardziej, Cincinnati Bengals. To jest ta drużynka, z której on jest przebrany. Jak widzicie, taki fajny czarny kolorek z połączeniem pomarańczowego, takie trochę barwy tygrysów, można powiedzieć. Mi się on giga podoba, no i też chcę mieć go w swojej kolekcji, nie? On jest naprawdę giga ładny. Zaraz przejdę do kolejnego, tylko pozwólcie, że się też troszkę skupię na tej gierce, żeby tutaj od razu nie odpaść. Muszę wbijać karny, no bo tak jak mówię, jest już końcówka, chcę go troszkę sobie powbijać. Jeszcze nie mam całego wbitego. Możecie mi napisać, jak dotrwaliście do tego momentu, czy wam się udało skończyć ten karnet już, no i czy będziecie kupować nowy, bo w sumie jestem ciekawy. Ja sobie tutaj już skaczę i myślę, że bez problemu sobie do półfinału przejdę, więc dobra, lecimy do kolejnego skina. A więc kolejny skinek mordeczki to jest Seattle Seahawks. Jak widzicie, tutaj jest logo jakiegoś orła jakby, tak to się prezentuje. No i też ma takie głównie tutaj granatowe kolorki, nie będę jakoś długo tego omawiał. Fajne jest to, że na rękach ma dwie różne opaski. Na jednej ma zieloną, a na drugiej ma białą. No i przejdźmy sobie do jeszcze jednego takiego, którego mam. Jest to Baltimore Ravens. Tutaj też taki fioletowy, tylko troszkę ciemniejszy odcień. Fajny czarny kask, ale no skinki były na pewno od niego lepsze. O, mam kolejną gierkę na nowej mapce, a w międzyczasie może pokażę wam nowego specjalnego skina, który no najprawdopodobniej właśnie będzie specjalnym, bo to, że on będzie specjalnym, jeszcze nie jest potwierdzone, ale właśnie najprawdopodobniej on ma być tej rzadkości, ponieważ mordeczki, no jest dużo lepszy od tych skinów, które pokazałem wam wcześniej, zresztą sami chyba to widzicie, złoty, cały jest złoty. Mamy już jednego specjala złotego, ale co z tego, na przykład będziemy mieli też dwa specjale czerwone, jest oczywiście Inferno Dragon czerwony i jeszcze będzie ten anioł, który też jest czerwony, dlatego to, że będą dwa w takim samym kolorze, no to nie patrzcie, no bo to jest normalnie tutaj dopuszczalne i tak może być. No i generalnie muszę wam powiedzieć, że on mi się giga podoba, jest przetotalnym szefem, pasuje mu ten złoty kolor, w ogóle ja lubię złoty, więc no każdy skinek jaki by był w złotym by mi się podobał, ale ten rugbysta jeszcze jest tak fajnie tutaj masywnie ubrany, no jest naprawdę spoko, myślę widzowie, że fajnie by się nim grało i będę chciał go na pewno zdobyć, zobaczymy czy mi się uda, mega bym chciał. I zanim przejdę do kolejnych informacji mordeczki, co będzie za darmo i tak dalej, no to czas na różowe koło i na jedno koło ametystowe. Najpierw różowe i chcemy trafić tego Mrs. Invisible, ja go jeszcze nie mam, już długo na niego poluję i mam nadzieję mordeczki, że w końcu go trafimy, byłoby superowo. Więc proszę, dajcie mi coś fajnego, uwaga mordeczki! No, nie tym razem, znowu tego śmiesznego typka trafiam, to mi się nie podoba, ale może w kole ametystowym będę miał dzięki temu więcej szczęścia. Na to też trzeba liczyć, trzeba za to też trzymać kciuki, że w końcu się uda. Dawaj, jeden mi tam przeleciał, to może tutaj będzie. No nie, jak widzę, nie. Myślę, że może jeszcze pod koniec tego odcinku sobie otworzymy jakieś, ale nie obiecuję. A teraz przejdziemy do tego, co myślę, że ciekawi was najbardziej. A mianowicie spójrzcie na to. Chodzą pogłoski, że któryś z tych trzech skinów, które wam tutaj pokazuję, będzie darmowy. No tak jak mówiłem, tych skinów, jeśli chodzi o rugbystów, wejdzie bardzo dużo do Stumble Guysa, więc no, co szkodzi twórcom, żeby rozdać chociaż jednego za darmo dla nas? Myślę, że jest na to bardzo, bardzo duża szansa. Oczywiście to jeszcze nie jest potwierdzone na 100%, ale jest duża szansa, że dostaniemy jakiegoś właśnie rugbysta za darmo. No i najprawdopodobniej może być to któryś z tych trzech. Jeśli tak, to ja bym chyba najbardziej chciał tego fioletowego, który tam jest w oddali, byłoby spoko. Ale to nie jest jedyna fajna informacja. Dużo osób sądzi, że skoro wchodzi taki specjalny update rugbystów, to w przyszłości, w naszej gierce w Stumble Guysie, nie mówię, że to będzie od razu teraz, kiedy ci rugbyści wszyscy wejdą, ale może za jakiś czas, może jeszcze nie w tym karnecie, co będzie teraz, tylko w kolejnym, będziemy mieli nową specjalną emotkę, która będzie piłką od rugby. Tak jest mordeczki. I też będzie taka troszkę podobna do bananka, że będzie ją można rzucać, ale będzie większa, no i po prostu jak ją trafimy, to będziemy wywalać rywali. Myślę, że to było giga spoko, jakby się to dostało za darmo, to było naprawdę fajne, no więc jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie mordeczki, bo taka emotka pewnie by się naprawdę przydała. No ale dobra, teraz kolejna ważna informacja jest taka, że tak jak mówiłem, będziemy mieli najprawdopodobniej nowe specjalne koło w Stumble Guysie, no i to koło mordeczki będzie dotyczyło tych specjalnych skinków rugbystów. Będzie w nich można trafić wielu rugbystów, ale myślę, że wejdą też jakieś specjalne emotki, czyli że właśnie po prostu jakieś emotki związane z tym sportem, może właśnie taka piłka od rugby czy coś, jakieś animacje, może też specjalne związane z tym będą, taki cały event nam się szykuje, więc ja się go już nie mogę doczekać, na pewno będzie on bardzo fajny. No i dla tych, którzy dotrwali do końca, otwieram jeszcze jednego spina, myślę, że to różowe koło mnie najbardziej skusi. Chcę trafić tego Mrs. Invisible, wierzę, że się uda. Nie no, i tak pewnie jeszcze otworzę zaraz jedno koło, tylko to ametystowe, bo chcę otworzyć jeszcze to i to. Okej, okay, on mi przeleciał, a my trafiamy legendę? Tak, trafiamy, tylko szkoda, że nie to.
Nie, no to jest jakiś hit, mordeczki. Totalnie mam ostatnio nie farta do tych otwierań. Nie chcą mi w ogóle nowe skinki trafiać. Ale może teraz, ten ametystowy chociaż tak na koniec odcinka by oddał. Jak widzicie, nie. Więc dziękuję wam bardzo, że tutaj dotrwaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcecie być na bieżąco ze StumbleGuysem i wiedzieć wszystkie newsy, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, do zobaczonka, hej!